Oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to na podstawie artykułu 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt wymierza mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres 10 lat. Na podstawie artykułu 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzeka od oskarżonego nawiązkę w kwocie 3000 zł na rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animas, inspektorat w Gorzowie. Na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego sentencji w dzienniku Gazeta Lubuska. Na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w sprawie w okresie od 8 do 9 października 2015 roku, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności oraz zasądza od oskarżonego koszty sądowe, w tym wydatki w kwocie 90 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 180 zł. Proszę usiąść.